Szczęść Boże, Piotr Brzezina, witam i zapraszam na informację dnia. W Sejmie ruszają prace nad specustawą, która przyspieszy budowę muru na granicy z Białorusią. Presja migracyjna nie słabnie. Według informacji przekazanych przez Straż Graniczną, wczoraj odnotowano blisko 500 prób nielegalnego przedostania się do Polski. Rząd nie spodziewa się, by reżim Łukaszenki porzucił swój plan destabilizacji sytuacji w Polsce i Unii Europejskiej poprzez stworzenie sztucznego szlaku migracyjnego. Potwierdzają to liczby, presja migracyjna nie słabnie. Straż Graniczna w czterech językach, angielskim, francuskim, arabskim i perskim, informuje migrantów ze wschodu, że za nielegalne przedostanie się do Polski grozi kara. Do pomocy na granicy kierowani mają być też kolejni żołnierze. Wczoraj na granicy Polski i Białorusi odnotowano 470 prób jej nielegalnego przekroczenia. Wszystkim próbom zapobieżono. W tym miesiącu, w tym odcinku granicy, takich prób było już 6700, a od początku roku 18300. Przekazała dziś Straż Graniczna. Niekontrolowaną migrację utrudniają zasieki zbudowane przez wojsko. To tymczasowa infrastruktura. Są jednak plany, by na wschodniej granicy postawić silniejszą zaporę. Wczoraj projekt ustawy, który przygotował resort spraw wewnętrznych, został przyjęty przez rząd, poinformował minister Mariusz Kamiński. Zakłada stworzenie solidnej, wysokiej zapory, wyposażonej również w system monitoringu oraz detekcji ruchu. Specustawa, o której w tej chwili mówimy, przewiduje możliwości skrócenia procesu budowlanego po to, aby realizować cele zabezpieczenia infrastrukturalnego na polskiej granicy. Mówił dziś rzecznik rządu Piotr Miller. To projekt pilny. Prace nad nim mają przebiegać w szybkim tempie. Dziś zajmują się nim sejmowe komisje. Jeżeli będzie przygotowane sprawozdanie, będziemy chcieli ten projekt dać pod drugie czytanie jutro i głosowanie wtedy byłoby jutro wieczorem. Rząd ma wzorować się przy budowie zapory na infrastrukturze, jaką zbudowali Węgrzy. Infrastruktura, według tego, co mówi rzecznik rządu, ma pomóc w skutecznej kontroli tego, co dzieje się na granicy z Białorusią. Na budowę zabezpieczono środki sięgające 500 milionów złotych. Jarosław Kaczyński na początku przyszłego roku może zrezygnować z funkcji wicepremiera. Taką informację miał przekazać posłom w trakcie posiedzenia klubu parlamentarnego PiS-u. Jarosław Kaczyński jest prezesem PiS-u, jednocześnie pełni funkcję wicepremiera, który zajmuje się bezpieczeństwem państwa i obronnością. Przy okazji rekonstrukcji rządu i pojawienia się nowych koalicjantów, Partii Republikańskiej i Stowarzyszenia Odnowa, wróciły pytania o to, czy prezes partii rządzącej nie ograniczy swojego zaangażowania. Dzisiaj Jarosław Kaczyński jako prezes Prawa i Sprawiedliwości i wicepremier pracuje na ponad dwa etaty. Mówi wicerzecznik PiS-u poseł Radosław Fogiel. Nowe doniesienia o przyszłości Jarosława Kaczyńskiego w rządzie pojawiły się dziś po posiedzeniu klubu parlamentarnego partii na początku trwających obrad Sejmu. Prezes PiS-u miał mówić, że z rządowego stanowiska zrezygnuje na początku przyszłego roku, co uzasadnia potrzebą większej kontroli nad partią. Na razie pracuje jako wicepremier do spraw bezpieczeństwa, ma zadania, które chce zrealizować w kancelarii premiera, ale oczywiście prędzej czy później, kiedy będzie trzeba poświęcić się bardziej partii i przygotowaniom do nadchodzących wyborów, pan prezes zrezygnuje z tej funkcji, ale to będzie jego decyzja i on powie, kiedy to się stanie. Według informacji, jakie przekazali posłowie po posiedzeniu klubu, Jarosław Kaczyński mówił, że w siedzibie partii pojawia się raz w tygodniu, co nie jest wystarczające. Miał też wzywać polityków PiS-u do większej aktywności w mediach społecznościowych. Od tego właśnie uzależniał wygraną w nadchodzących wyborach. Jarosław Kaczyński ma pozostać w rządzie do momentu, gdy pod obrady Sejmu nie trafią projekty o powszechnym obowiązku obrony. W Pałacu Prezydenckim odbyła się gala konkursu pod hasłem Lider Dostępności. Nagrody przyznawane są w 7 kategoriach i trafiają do tych miejsc, które czynią przestrzeń publiczną w pełni dostępną dla osób z niepełnosprawnościami. W wydarzeniu udział brał prezydent Andrzej Duda. Trzeba tworzyć równe warunki dla wszystkich. Równe szanse. Temu właśnie służy Lider Dostępności. To także kwestia również i wymogu cywilizacyjnego. Dostępność zaczyna się od drugiego człowieka, bo dopóki nie przełamiemy tych barier, które tkwią w nas samych,
ciężko będzie nam przełamywać bariery architektoniczne. Zmieniamy przepisy prawa, ale również szkolimy, edukujemy i wspieramy w tym, aby pokazywać, w jaki sposób przestrzenie powinny być dostępne. Wzrost nakładów na osoby niepełnosprawne diametralnie wzrósł. W roku 2015 było to ponad 15 miliardów złotych, dzisiaj jest to blisko 30 miliardów złotych. I w ubiegłym tygodniu wraz z taką wspólną koalicją będzie tworzony nowy program Samodzielność, Aktywność, Mobilność. Zakład Ubezpieczeń Społecznych dementuje nieprawdziwe informacje, jakie krążą w przestrzeni publicznej. Od nowego roku zmienią się przepisy. ZUS ma mieć nowe uprawnienia, ale nie będzie mógł zdobywać informacji o ubezpieczonych u sąsiadów czy w banku. W czerwcu została przyjęta nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Wokół niej powstało wiele mitów. Pojawiały się głosy, że ZUS będzie mógł wypytywać sąsiadów, pracowników banku czy sieci komórkowej o osoby znajdujące się na zwolnieniu lekarskim. To fake newsy, podkreśla rzecznik ZUS-u Paweł Żebrowski i dodaje, że zmiany będą czysto techniczne. Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie mógł wystąpić do ubezpieczonego i płatnika składek, czyli firmy, oto z prośbą o udostępnienie informacji na temat osoby kontrolowanej. Przy czym pracodawcy nie będą mogli odmówić udzielenia informacji ZUS-owi. Chodzi na przykład o sytuację, kiedy jeden pracownik pracuje u dwóch pracodawców, bierze zwolnienie lekarskie, także w tej sytuacji ZUS będzie mógł spytać i jednego pracodawcy, i drugiego, czy faktycznie pracownik w tym czasie pracował, czy też nie. Nowe przepisy będą ułatwieniem także dla ubezpieczonych, mówi rzecznik ZUS-u. Współpraca pomiędzy pracodawcami a Zakładem Ubezpieczeń Społecznych ma być przydatna, na przykład w sytuacji wypłacenia świadczenia macierzyńskiego. Rzecznik ZUS-u dodaje także, że dzięki zmianie przepisów po nowym roku świadczenia będą wypłacane szybciej. Nie ma wolności bez odpowiedzialności i bez umiłowania prawdy, mówił Ojciec Święty Franciszek podczas dzisiejszej katechezy. Papież wskazywał, że najwspanialszym wypełnieniem wolności jest miłość, która urzeczywistnia się w służbie. Wizja wolności według świętego Pawła przypomina nam o obowiązku poszanowania pochodzenia kulturowego każdej osoby, mówił Ojciec Święty. Zwrócił uwagę, że przyjęcie wiary nie oznacza wyrzeczenia się swojej kultury i tradycji, ale tego, co stoi na przeszkodzie Ewangelii. Wolność, jaką zyskujemy przez śmierć i zmartwychwstanie Jezusa, nie stoi w sprzeczności z otrzymaną przez nas kulturą i tradycją. Jezus wprowadza nas jednak w nową wolność, wolność Ewangelii. Papież Franciszek podkreślał, jak ważna jest wiara, która działa przez miłość. Taki jest sens nazywania siebie katolikami, mówienia o Kościele katolickim. Nie jest to określenie socjologiczne, które ma nas odróżnić od innych chrześcijan. Katolicki to przymiotnik, który oznacza powszechny. Oznacza to, że Kościół posiada w sobie, w samej swojej naturze, otwartość na wszystkie narody i kultury wszystkich czasów, ponieważ Chrystus narodził się, umarł i zmartwychwstał dla wszystkich. Ojciec Święty wskazywał, że wolność jest darem, którego należy strzec i który wymaga od każdego z nas bycia nieustannie w drodze, aby podążać ku pełni wolności. Papież, zwracając się do Polaków, przypomniał, że w tym tygodniu przypadają rocznica wyboru świętego Jana Pawła II oraz wspomnienia liturgiczne świętego Jana XXIII, świętej Teresy Zawila i świętej Jadwigi Śląskiej. Ich życie jest wyrazistym przykładem wolności chrześcijańskiej. Niech doświadczenie tych świętych przypomina wam, że nie ma wolności bez odpowiedzialności i bez umiłowania prawdy, a najwspanialszym wypełnieniem wolności jest miłość, która urzeczywistnia się w służbie. Papież zapewnił Polaków o swoim błogosławieństwie. To były informacje dnia, więcej o 18:05. Z Panem Bogiem.